Siemka, z tej strony NewsGuide2 i zapraszam was do kolejnej recenzji. Tym razem Hogan's Alley, wydane przez Nintendo w 1984 roku. Jest to symulator jakby bardziej strzelania do gangów, bardziej symulator policjanta. Do wyboru mamy trzy tryby gry. Tryb pierwszy to jest tak jakby strzelnica. I naszym zadaniem jest zestrzelenie odpowiedniego celu. Zestrzelenie niewinnego przechodnia policjanta, pani, jakiejś pięknej pani albo profesora kończy się zyskaniem pudła. A można mieć maksymalnie 10 pudł. Po 10, znaczy maksymalnie 9, bo przy 10 już jest game over. Z każdą rundą jest coraz trudniej. Mogą być nawet może być jeszcze taka sytuacja, że mogą być dwa gangstery i będziemy mieć mało czasu na przykład. To wtedy trzeba szybko reagować. Jak najszybciej. Oczywiście jeszcze Hogan's Alley został sportowany do wersji na arcade, czyli na automaty rok później. Ale to może następnym razem wtedy powiem, co uległo zmianie i takie inne duperele. A na razie zajmiemy się tym gameplayem. No, mam farta. Jak na razie. Tu po 15 rundach zyskamy jakby taki napis Sharpshooter. Sharpshooter? Co to kurwa jest? Nie wiem. Jakby ktoś mógłby później zerknąć do internetu, to niech zerknie, co to znaczy Sharpshooter. Oczywiście, jeżeli tu pokaże się ten napis. No, jeszcze trochę. Tych rund muszę przejść. Uff, upiekło mi się. Ja to mam zawsze szczęście, hi. No, jak na razie idzie całkiem przyzwoicie. No, dalej. Ale czasu coraz mniej. Czas mamy na górze pokazany. Ile czasu mamy na zestrzelenie gangstera jednego, albo nawet i dwóch? O, teraz to jeden. O, już widzę, że już dawno pobiłem rekord. A domyślny rekord w grach typu Hogan's Alley, Duck Hunt, Will Gammon to 12 tysięcy. Ale ten Will Gammonie można ten rekord w trybie A szybko pobić, jak się gościa zestrzeli przy maksymalnym czasie. Oczywiście zyska się wtedy najpierw bonus w postaci 13 tysięcy za czas i 2800 za nagrodę jego. Sharpshooter! To teraz pora na tryb B. Tutaj chodzimy po ulicy i zabijamy gangsterów. Unikamy, żeby zabijać policji, profesorka i tą paniusi. Paniusię, przepraszam. Tutaj czas nie jest ograniczony, ale... trochę inaczej wygląda. Nie strzelamy, nie. No. Tutaj również jest próg punktowy w postaci 12 tysięcy złotych, których... znaczy nie złotych, tylko punktów. Które można łatwo przebić. Naprawdę. No. Już mamy 10 tysięcy. To był pierwszy podetap, tam był z tym czerwonym domem. Teraz tu jest trzeci. Czwarty tu już będzie za tym napisem wstęp zbroniony. Dobrze, na razie żadnego pudła. Tu już jest przedostatni etap. Znowu wracamy do starych śmieci. Zostawiamy pana policjanta. Nie wolno zabijać policji. Ups, niechcący. No i zyskaliśmy w ten sposób pudło. Ale na razie tylko jedno, więc spokojnie. Rozkręcam się. Hogan's Alley, jak widać, no... całkiem fajnie to wygląda, bo to i z jednej strony... jest to symulator pracy policjanta, strzela się do gangsterów, unika się policji, strzelanie do policji, pana profesora i takiej ładnej paniusi. No, tylko szkoda, że nie posiada tu trybu dla dwóch graczy, bo byłoby pewnie zajebiście, tak. Albo, że jak jeden nie skusi życia, to wtedy gra dalej. A jak już przejdzie jedną całą rundkę, to wtedy zmienia się gracz, albo jak straci życie, to wtedy nadchodzi drugi gracz i on zaczyna od rundy pierwszej. Hogan's Alley na automaty, właśnie chciałem już powiedzieć teraz. Tam zaszło kilka małych zmian. Zlikwidowano wybór trybu gry. Wkłada się monetę i się zaczyna. Pierwsze 5 rund to jest strzelnica, a drugie 5 to już jest ta alejka.
I po przejściu tych 5 rund mamy bonus w postaci strzelania do puszek. Trzeba je... Im więcej się zestrzeli puszek do punktacji 2000, tym lepiej, bo można 20 tysięcy uzbierać na tym. Wow. No już mam 2 pudła. To już jest niedobrze. Bo ja zazwyczaj tu miałem 0. Byłem mały. Ale one fajne odgłosy oddają, jak się je strzela. Słuchajcie. Ups, przepraszam. Już 3 pudło. Naprawdę to śmiesznie brzmi. Jakby ktoś dostał kulą w łeb. No, albo cegłą po głowie i tak mu gwiazdki widać wszędzie. Naprawdę śmieszny to jest dźwięk, bez kitu. Tylko, że tu nie ma głosu ludzkiego. A szkoda. No, sharpshooter! I wraz po ukończeniu 2 rund zmienia nam się pora dnia. Teraz mamy noc. A co ja będę już wam pokazał ten tryb, bo już wiecie, że już was zanudzam. To dokończymy. O! No i ostatni tryb gry. To strzelanie do puszek! Tutaj można poćwiczyć swoją celność. Tak. A, za trafienie w puszkę dostajemy 100 punktów. Bardzo ciekawe. Ale nie rozumiem, dlaczego dali tam taki ten napis 5000 punktów, jak powinno być 2, bo to za szybko wtedy się pobije rekord. O, pomęczę się jeszcze z tą puszką. No i proszę. Ponad 21 tysięcy. I to w jednej rundzie. No i tak powtarzamy do ukończenia rundy 6 czy 5 i mamy sharpshootera. Bez kitu. A co się stanie, jak nie strzelamy do puszek? Właśnie to. Zyskujemy pudło. Jakby ktoś pierdnął. Zdaje mi się? Zresztą sami jeszcze raz posłuchajcie, bo ja mam takie wrażenie, że ten mist, co słychać, to jakby piernięcie. No bez kitu. Chyba ta. Nie, bo mi się zdawało. No już mam 8 pudłów, bo jak chciałem wam pokazać... Pudło mam aż 8. 8 razy już spudłowałem łącznie. A, nie strzelacie za wysoko do puszek, bo potem stracicie. O, i 100 punktów. Dziwne, pierwszy raz taką muzyczkę słyszę. W trybie A nie było. O, i po każdej rundzie puszki zaczną szybciej spadać. I musicie się sprężać, bo wtedy nie macie za dużo czasu. O. Sharpshooter, no i koniec. Tu nie zmienia się żadna pora dnia, tylko po prostu dalej gramy. Ale już mi się nie chce grać, bo już mi się ten tryb znudził. A, spróbuję zbugować Hogan's Alley'a. A mianowicie... Raz kiedyś miałem tak, że miałem tu 12 spudłowań i też miałem game over. To jest taki błąd, bo to czasami się mi zdarzało, ale raz na jakiś czas. Jeżeli byście chcieli zagrać Hogan's Alley, zapraszam. Oczywiście wersja automatowa też mile widziana. No, Hogan's Alley jest całkiem przyjemnie się gra. Są trzy tryby gry. Tutaj to jest taki fajny pierwszy symulator. Jedyny, jaki pamiętam. Znajduje się on na kartridżu słynnym 168 wiennym. Ten, kto miał, to na pewno miał zajebiste dzieciństwo. I specjalnie dla was grał Nesgaj 2 dla orn.eu. Stara szkoła, nowa szkoła, cała szkoła. Siemano, ziomy.